zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, do czego się Biden nie dotnie, no to zaraz się robi jedna wielka tragedia i ruina. No i teraz następna tragedia i ruina, no to jest na granicy południowej Ameryki z Meksykiem. Del Rio, 15 tysięcy ludzi z Hispaniolą tam siedzi pod mostem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Hispaniola. Hispaniola to była nazwa wyspy, jednej wyspy. Na dzień dzisiejszy to tam jest Haiti i z jednej strony, no i Dominican Republic, czyli Republika Dominikańska z drugiej. Ci z Dominikana, no to jest dosyć, no udało im się, ekonomicznie im się udało, no ale tam z reguły to mieszkają brązowi, mówiący po hiszpańsku, a Haiti, no to jest 80-90% czarnych. Polska, Polacy mają tam ciekawą sytuację, bo Napoleon wysłał Legion Polski, żeby zwalczać buntowników murzyńskich, którzy tam zabijali plantatorów europejskich. No a Polacy w zasadzie to się spiknęli z murzynkami, mieli dzieci, zostali tam, część zostawiła swoje nasienie tylko, no część zamieszkała i została do końca życia, także jest tam sporo nawet nazwisk polskich, bo Baptista tam jakiś jeden z tych murzyńskich rewolucjonistów, buntowników, powyżynał wszystkich białych plantatorów, no i wyżynają się, do tej pory się wyżynają. 2 czy 3 miesiące temu zabili prezydenta Haiti, następnego, bo tam nieustannie przychodzi następny silna ręka, no i chce wszystko uporządkować, no ale za mordyzmem, no i to się nie udaje, od 200 lat się nie udaje. Wygonili białych, a teraz sami między sobą się rżną. Do tego jeszcze wulkan wybuchł, także to też nie pomaga. No i administracja Bidena powiedziała dwa tygodnie temu chyba, że nie będzie deportować Haitańczyków z Ameryki. No i teraz wszyscy Haitańczycy pojawili się pod mostem Del Rio, 15 tysięcy ludzi. Ten most, no to rozdziela Rio Grande, czyli Meksyki i Stany Zjednoczone. No, płot jest nie na samym brzegu, nie jest w wodzie, nie jest pośrodku rzeki, jest tam kilkadziesiąt metrów od brzegu, także to jest taka strefa, można powiedzieć, przygraniczna. No oni są już w tych namiotach pod tym mostem, bo tam jest jeden wielki taki przejazd. Było to połączenie. Poprzednio to przechodzili górą, teraz już w ogóle cały transport komercyjny został zatrzymany, przejście graniczne zostało zatrzymane, no ale tam im elegancko jest przejść, te Rio Grande, no to jest dosyć płytkie, nie jest nawet po szyję, tylko gdzieś tak poniżej pasa, także sobie przechodzą, 15 tysięcy spiknęło się, przyjechało z całego Meksyku. No, kojoty, czyli całe te kartele ludzkiego szmuglowania biorą spore pieniądze za to. Przewożą tych Haitańczyków. Meksykański rząd za dużo tam nie robi, no niby nie pomaga, ale też i nie przeszkadza. Przyjeżdżają, no bo im się to opłaca. Przyjeżdżają, bo wiedzą, że będą mieli dobre życie. Prawo amerykańskie zrobiło coś takiego, że ludzie, którzy są w Ameryce, dostają WIKT, opierunek, opiekę społeczną, opiekę lekarską. Jeżeli poproszą, dostają z reguły zezwolenie na pracę, no i znikają. A jeżeli się pojawią w tym oficjalnym systemie, no to w Nowym Jorku, to nawet czeki tak zwane COVID-owe ostatnio, no to płaciły nawet 15 tysięcy dolarów, tak, także to jest wielka sprawa. Biden za dużo nie zrobi, no bo lewacy po prostu potrzebują każdy głos demokratów, socjalistów, oni potrzebują, a wszyscy ci, którzy są na
na zasiłku, którzy nie płacą podatków, tylko żyją z podatków, no to zawsze będą głosowali za państwem socjalistycznym, no bo im się wydaje, że te pieniądze jakoś magicznie rosną na drzewach, tylko trzeba znaleźć bogatych. No, jest taka kretynka Aleksandra Ocasio-Cortez, kompletna kretynka, niecałe 30 lat, czy tam 30 parę lat, dostała się do Izby Reprezentantów. No chyba teraz 2022 na pewno, bo to są wybory do Izby Reprezentantów co 2 lata, bo jest 435 reprezentantów na Amerykę, na te 50 stanów. No i kadencja jest 2 lata. I co 2 lata są wybory. No ona została wybrana 2 raz już, no ale chyba 3 raz nie zostanie wybrana. Senatorów w Ameryce jest setka, no bo jest 50 stanów i jest 2 senatorów na każdy stan, niezależnie czy stan jest mały, jak Rhode Island, gdzie jest 2 czy 3 miliony ludzi, czy Kalifornia 50 parę milionów, no to też jest 2 senatorów. No i dlaczego jest 2 senatorów na każdy stan? No dlatego, żeby wielki stan nie przegłosował małych stanów. No ale wracając do komunistów i opodatkować bogatych, no to właśnie Aleksandra Ocasio-Cortez, ona poszła na taką galę, na wieczór, na kolację z Muzeum Metropolitan, no i założyła suknię za parę tysięcy dolarów, takiej murzyńskiej no, znawczyni mody, która stworzyła tą kreację. No ta murzynka, ona jest winna spore pieniądze w podatkach w 5 stanach, w których mieszkała i działała, na Ocasio-Cortez sobie wymalowała na plecach Tax the Rich, czyli opodatkuj bogatych. No to jest ciekawe, że bilet na tą galę, bilet na tą kolację kosztował 35 tysięcy dolarów. No i ona oczywiście mówi, że ona nie zapłaciła, bo ją nie stać na 35 tysięcy dolarów, dostała za darmo. No ale trzeba pamiętać, że przepisy amerykańskie, szczególnie dla polityków, mówią, że nikt nie może dostać żadnego podarunku więcej niż za 100 dolarów. Także jak zwykle pokazała, że jest kretynką, no ale właśnie Biden i jego administracja boi się tych lewaków, boi się tych szczekających lewaczek i oni, wszyscy lewacy to chcą, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek dostał się przez otwartą granicę do Ameryki, no bo będzie głosował. Administracja mówi, że granica nie jest otwarta, granica jest zamknięta, no ale tam sceny są nieprawdopodobne. Ci ludzie wchodzą w tą i z powrotem między Meksykiem, po jedzenie. Dostali, większość dostała numerki takie, jak się w Ameryce, no to jak czasami jest parę osób przed ladą, gdzie tną, powiedzmy, wędliny na plasterki, no to trzeba pójść i taką numerek sobie zerwać. W Polsce przypuszczalnie jest to samo. No to właśnie takie numerki rozdali dla tych 15 tysięcy ludzi. No zaczęły się teraz deportacje czy wywożenia. To, że Haitańczycy rozpuścili tą wiadomość, że nie będzie deportacji przez te wulkany, no to właśnie spowodowało, że te 15 tysięcy ludzi się pojawiło na granicy. 35 tysięcy ma to miasteczko, także to jest dosyć makabryczne dla nich wszystkich. Tam to było zawsze spokojnie, a teraz okazało się, że te przejście graniczne jest dosyć popularne. Przypuszczalnie część z tych ludzi mieszkała rok, 2 czy 3 w tej Ameryce Południowej. Nie miała szansy na dostanie się do Stanów Zjednoczonych. No zdecydowanie za Trumpa, no to było to ograniczone. No a teraz Biden i ich Kamala Harris, no to powiedzieli, że wszyscy są witani bardzo serdecznie. To samo, co ta kretynka Merkel zrobiła z tymi wszystkimi muzułmanami.
Sporo ludzi też, no sporo, no trochę ludzi przyszło z Kuby, z Salwadoru, z Gwatemali, z Hondurasu. Haiti powiedziało, że przyjmie tych wszystkich deportowanych, którzy są przywożeni z Teksasu. No ale zrobią wszystko, co mogą, ale tam też mają problemy, no bo właśnie przez to morderstwo prezydenta, następnego prezydenta i przez ten wulkan. Na razie to jest największy skok w tej nielegalnej emigracji. W samym sierpniu no to było 220 tysięcy ludzi, pomimo, że to było bardzo gorące lata. No i to powinno być niby spowolniony sezon, a to nie był. 2021, czyli od stycznia teraz do września przeszło 1 300 000 ludzi. No to jest spora liczba. 1 300 000 ludzi na 330 milionów, no to jest powiedzmy tam około 3%. Tak jak wspominałem, Biden nie będzie przestawał, bo lewakom zależy na tym, żeby po prostu były otworzone granice, zależy na tym, żeby ludzie głosowali na nich. Jest to fiasko, następne fiasko, które nawet również zniechęca Amerykanów do spojrzenia na sytuację emigracyjną. No bo emigracja jest potrzebna. Emigracja jest potrzebna w Ameryce i była zawsze. Tyle tylko, że ostatnie 20 lat to jest tak, że ludzie, którzy się dostaną do Ameryki, nie muszą pracować. W poprzednich latach, no to zawsze ludzie musieli pokazać, że są w stanie się utrzymać, że nie będą pasożytować na garnuszku państwowym. Trzeba było, składali deklaracje, jakieś takie podpisywali zobowiązania, że jeżeli ktoś się dostanie, a sponsor po prostu będzie musiał ich utrzymywać. Teraz to zlikwidowano. Lewacy po prostu zlikwidowali i dlatego jest takie parcie na Amerykę, no bo tym ludziom, nawet na tej granicy, no to Haitańczycy, to jeden senator pojechał sprawdzać, kto tam jest, no to tam większość tych ludzi, no to nie jest, nie przyleciała po tych wulkanach, a to był powód na to, że deportacje zostały zatrzymane. Tylko już od 2-3 lat jest. W latach 1980, no to trzeba pamiętać, że Castro wypuścił swoich kryminalistów z więzień, no i przy okazji dostało się sporo tych uczciwych Kubańczyków, no ale bandytyzm w Miami, na Florydzie, no to był nieprawdopodobny. Te wszystkie filmy gangsterskie, no to właśnie tam się bardzo często zaczynają od tych gangsterów, bandziorów wypuszczonych z więzienia. No i tak samo jest z Haitańczykami. Też ci ludzie deportowani, no to też się biorą za bandyterkę i zamiast za jakąś uczciwą pracę. Rozwalony jest następny system. Biden po prostu niszczy wszystko, co może. Wybory 2022, te międzyprezydenckie, no pokażą, gdzie są normalni Amerykanie. Wybory prezydenckie 2024 również pokażą coś podobnego. Także trzeba głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów, przekaz dla normalnych. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie narodowo, prawicowo, konserwatywnie. Nie dajcie się oszukać lewakom, komunistom. To jest jedno wielkie oszustwo. Przekaz dla socjalistów w Ameryce. No jeżeli głosowaliście na Bidena, no to widzicie, co on zrobił. Popatrzcie się na cenę benzyny, popatrzcie się na sytuację pracy, popatrzcie się, co zrobiono z COVID-em. Złapano za twarz cały naród, steroryzowano, zaszczuto i zastraszono. To tak nie powinno być. Wszystkie te wolności osobiste zostały zlikwidowane. Zdrowia dla normalnych.